Szczeble drabinki można wykorzystać do zawieszenia ekspanderów. Gumowe ekspandery InSportLine Morpo o długości 200 cm są szczególnie przydatne w ćwiczeniach rehabilitacyjnych w celu wzmocnienia mięśni kręgosłupa. Ćwiczenia z takim ekspanderem są bardzo łagodne dla Twoich stawów, a także świetnie rozgrzewają przed kolejnymi ćwiczeniami. Regularne ćwiczenia z gumowym ekspanderem Morpo 200 wzmacniają zarówno głębokie, jak i powierzchniowe grupy mięśni. Wzmacniają mięśnie kręgosłupa. Poprawiają ogólną postawę ciała. Przymocuj ekspander do drabinki, tworząc pętlę wokół szczebla. Pozycja trzymania uchwytów jest taka sama, jak przy trzymaniu kijków narciarskich. Podstawowe ćwiczenia całego ciała za pomocą ekspandera Morpo 200 cm. Litera T. Stoimy lekko pochyleni w rozkroku. Odchylamy ramiona, tworząc literę T. Litera Y. Stoimy lekko pochyleni w rozkroku, odchylamy ramiona, tworząc literę Y. Wiosłowanie łokciami ku ciału. Stoimy lekko pochyleni, wiosłujemy w kierunku ciała dłońmi do góry, biorąc wdech. Powracając, wypuszczamy powietrze. Litera L. Stoimy lekko pochyleni, odchylamy dłonie na boki, a następnie dociągamy łokcie w kierunku ciała. Bicepsy. Stoimy lekko pochyleni. Unosimy łokcie i zginamy równolegle ramiona, trenując mięśnie ramion. Pływanie. Stoimy lekko pochyleni do przodu, z rękami wyciągniętymi do przodu. Wykonujemy ruchy, jakbyśmy pływali. Rozciąganie jednej ręki. Stoimy tyłem do drabinki, lekko pochyleni do przodu. Wykonujemy ruch, przeciągając wyprostowane ramię na drugą stronę. Powtarzamy z drugą kończyną. Tricepsy. Stoimy tyłem do drabinki, lekko pochyleni. Naprzemiennie prostujemy i zginamy nasze ramiona, ćwicząc mięśnie tricepsów.